Piotrek Szumowski, komik dookoła świata. Redakcja i korekta Katarzyna Wrubel. I muszę Wam od razu szczerze powiedzieć, że nie do końca pamiętam, kim jest Katarzyna Wrubel. A w tej książce było wiele błędów, więc czuję, że nie zrobiła dobrej roboty. Mapki i ogarnięcie drugiego wydania książki Wiktor Kamiński. Czyta Piotrek Szumowski, swojej żonie, Magdzie Szumowski? Przywitaj się. Siemka. Wstęp. 409 dni trwa moja podróż dookoła świata. Pięć kontynentów, setki występów i łącznie kilkadziesiąt zwiedzonych krajów. 30. To chyba najmniejsze kilkadziesiąt, jakie może być. Takie kilka jak dwa, albo w chuj jak trzy. Ta książka to zbiór tych wszystkich przygód. Zbiór wszystkich rzeczy, jakie zrobiłem, spisałem, nagrałem. Choć zwykłym ludziom mówić, że tego, co przeżyłem, nie da się zapomnieć, to już widzę, że coraz słabiej pamiętam niektóre rzeczy. Imiona, daty, dokładne miejsca, urodziny mamy itp. Stąd ta książka. Ku pokrzepieniu serc. Zacznijmy w ogóle od tytułu. Komik dookoła świata. Beznadziejny, za prosty. Komik dookoła świata? Komik? Jakbym nie potrafił nic kreatywniejszego wymyślić. Beznadziejny ten komik. Sam jesteś beznadziejny. Godzinami rozmyślałem, jak nazwać ten projekt. Nic mi nie przychodziło do głowy. W końcu wybrałem komik dookoła świata, bo tak nazwałem folder w komputerze, w którym zbierałem materiały do tego przedsięwzięcia. Jak już zatwierdziłem tytuł i maszyna ruszyła, to momentalnie przyszedł mi do głowy lepszy tytuł. Komik bez granic. Obiektywnie możemy stwierdzić, że to tytuł tysiąc razy lepszy. Bezgranicznie lepszy tytuł. Ale cóż, pozostaje komik dookoła świata. Szczerze, jeżeli miałbym teraz powiedzieć, który tytuł jest lepszy, to komik dookoła świata. Wydaje mi się, że stand-up bez granic to jest taki Taki tytuł w stylu Lekarze bez granic. A komik dookoła świata ma coś takiego siermiężnego w sobie. Taką, taką, taką polską prostotę. Dlatego, komik dookoła świata jest jednak dobrym tytułem i cieszę się, że nie zmieniłem w ostatnim momencie. Nazwę projektu trzeba było wymyślić kilka miesięcy przed wyjazdem. Zbierałem hajs na Polak Potrafi. 15 tysięcy ziko. Taki był cel. Miałem wsparcie całego środowiska stand-upowego, kilku celebrytów i wszystkich znajomych. Z ciekawszych celebrytów to Hubert Urbański mi pomagał. Hubert Urbański, ten który prowadzi milionerów, nagrał klip, że życzy mi wyjazdu z Polski. Co było bardzo śmieszne i z perspektywy czasu nie mam pojęcia jak do tego doszło. Mam nadzieję, że nagrał to na Placu Zbawiciela w... jak ten bar się nazywa? W Planie B? W Planie B. No, tam chyba się poznaliśmy. Ja też lubiłem chodzić do planu B i spotykać tam Huberta. I zawsze mu zadawałem pytanie: to co, 50-50, a on mówi: nie, ty płacisz. Później też miałeś spotkanie z Hubertem yy, na planie programu. Bardzo niezręczne. Bardzo niezręczne. To jest w ogóle to jest bardzo osobna historia od całej książki, ale mogę ją szybko opowiedzieć: to, że kiedyś brałem udział w milionerach i rzeczywiście yy, ja tam się zgłosiłem jako yy, cywil. Nic związane ze stand-upem, po prostu wpisałem student. I usiadłem na sześciu stołkach, zanim usiądziesz naprzeciwko Huberta. I zdałem sobie sprawę z tego, że Hubert mi rozpozna, jak usiądę naprzeciwko niego, i są dowody na to, że się znamy. I jeżeli nie daj Boże, wygram milion złotych, to przecież jego oskarżą o. Nepotyzm. O nepotyzm, o kradzież, o, o oszustwo. A tam, jak oszukasz w milionerach, to tracisz miliony, stąd nazwa programu. Mhm. Mm Miałem wsparcie całego środowiska stand-upowego, kilku celebrytów i wszystkich znajomych. Jak się jednak okazało, Polak nie potrafił. Nie miałem żadnego wsparcia z telewizji, nikt z mojej własnej organizacji stand-upowej nie był w stanie mnie połączyć z szerszą publiką, a ja sam nie miałem wystarczającej liczby fanów. Niczym ikar porwałem się z motyką na słońce. Mam nadzieję, że wiedziałem, że to żart. Nie wiem, czy nie wiem, czy pisząc, to wiedziałem, że ikar nie miał motyki z motyką na słońce i ikar połączył... W sumie jest perspekty... fajny żart. To musiał być żart. Koniec końców wyżebrałem 5 tysięcy złotych, czyli nie uzbierałem puli. Jak się nie uzbiera docelowej sumy, to się nie wyciąga nic. Miałem opcję samemu wypłacić 10 tysięcy złotych i to wyjąć, ale postanowiłem tego nie robić. Całą akcję uznałem za porażkę i nie chciałem się dalej w to droczyć. Miałem jakiś hajs zbierany ze wszystkich prac wakacyjnych, oszczędności, prezentów. Jebać. Pojechałem. To prawda, ja pojechałem mając 15 tysięcy złotych, chyba gdzieś dalej w książce będę o tym mówił. I zresztą ta nieuzbierana kwota na Polak Potrafi, tych 15 tysięcy, co ja tu napisałem, że uzbierałem 5 tysięcy z 15 mm -hmm. i po latach się dowiedziałem, kto wpłacił tę lwią część tej sumy. Kto? Była Kasia Piasecka. A, pamiętam, ona bardzo cię wspierała. Ona bardzo mnie wspierała i Kasia Pieseska zrobiła taką akcję, że wszystkich tam znajomych swoich poprosiła i ona zebrała 3-4 tysiące złotych dla mnie. Fajnie. No i tak jak mówię, lata później się o tym dowiedziałem i, i do dzisiaj jestem jej wdzięczny. A z jej strony co, to jest świetna inwestycja. Mhm. Bo ona zebrała 3-4 tysiące złotych, ja jestem jej do dzisiaj wdzięczny i winny, a ona nawet tych pieniędzy nie przelała, bo ja nie zebrałem je z konta. Fajnie. No. Miła, miła historia. Tak naprawdę to pokazuje jej chytrość, nie? <laughs> Bardzo też mi się podoba zwrot. Nie, nie chciało mi się z tym już droczyć. No tak, no nie chciało mi się już z tym droczyć. No to jest takie droczenie się z tym. Polak potrafi, wyślij maila, odbierz telefon, SMS-a chcesz przeczytaj, wiesz. No to jest takie droczenie. To jest Zapłać takie... podatek. Zapłać podatek, zabierz mnie do kina, kup mi kwiaty. No po prostu już nie miałem siły na te droczenie. Jebać, pojechałem. Mam pełną świadomość, że prawdopodobnie będzie to lektura tylko dla mnie. Wątpię, że ktokolwiek ją wyda, a tym bardziej przeczyta. Piszę ją bardziej dla Piotrka z przyszłości. Nie wiem, jak dalej się potoczy moje życie. Może z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu zaraz kupię mieszkanie w Radzyminie z rdzą i grzybem na ścianach i z zapachem skruszonych marzeń w powietrzu. W wieku 30 lat będę miał 50 na karku i całe życie będzie do dupy. Chcę mieć coś, jakiś przedmiot, który w momentach, kiedy setny raz naprawię ten sam jebany kibel, pozwoli mi się uśmiechnąć. Przypomnieć sobie, że zrobiłem coś, o czym wielu ludzi na świecie może tylko pomarzyć. Naprawiłem ten kibel. I zwiedziłem świat. Ale głównie to ten kibel. A może będzie wręcz przeciwnie. Może za 10 lat będę miał kolesia od naprawiania kibli. W mojej willi będzie ich trzynaście, Na każdym piętrze. I będzie człowiek odpowiedzialny za to, żeby przy każdym była świeża czekoladka i świeży ręcznik. Będę się podcierał ręcznikami. I zaraz po tym jad czekoladkę. Bogactwu nie będzie końca. Takie perpetuum mobile. Nie wiem, czy kiedyś jadłaś czekoladkę na kiblu, ale w którymś momencie nie wiadomo, co wchodzi, a co wychodzi. Jest to tragiczne uczucie i nie polecam nikomu. Nic, ale też... nic nie jadłam, siedząc na kiblu. No to no? dziewczyno, czuję, że nie żyłaś. <laughs> nie czuję, że nie wiesz, czym jest smak bogactwa. Zresztą też chcę zwrócić uwagę na to, że te dwie wizje pełnej, pełnego bogactwa i, i pełnej porażki, że ani jedna, ani druga się nie sprawdziła. Gdzieś tak pomiędzy wylądowaliśmy. Mamy jeden kibel i podcieramy się papierem toaletowym. Ale ktoś przychodzi naprawić i tak ten kibel, bo my nie umiemy. No. też no nie wiem, dlaczego myślałem, że będę umiał naprawiać kibla. To jest bardzo ciężki zawód. Uh -huh. Tak samo jak y, wszyscy, którzy mówią, o będziesz rowy kopał. Kopał rowy będziesz, jak się nie będziesz uczył. Kopałaś kiedyś rów? Bardzo ciężko. Wykopanie dziury nie jest łatwe. To tak tylko mówię, żeby nie oczerniać tych kopaczy rowów. <laughs> Chciałbym być w chuj bogaty. Mieć milion monet i fabrykę kapsli Coca-Coli. To Dioks kiedyś rapował o kolesiu, który był biznesmenem piór i krawatów. Miał fabrykę kapsli, dom i basen. Zawsze mnie to dziwiło, że dla dioksa najlepszym symbolem bogactwa i rozpuchy jest koleś, który zapierdala w fabryce kapsli. Jak marzyć, to z polotem. Ja chcę być tak bogaty, żeby z Subway'u kupować kanapki z podwójnym serem. Kupować następny pojemnik Nutelli przed zakończeniem poprzedniego. Mieć keczup pikantny i łagodny. Jednocześnie mieć dwie pary Japonek. Czasem sobie pozwolić na wysłanie SMS-a do Mam talent. Czyste bogactwo. Nigdy nie wysłałem SMS-a, do mam talent. I centralnie do teraz czuję, że to jest najczystsze z bogactw. Wysłanie SMS-a za 8 zł. To drogo Drogo. Też sobie uświadomiłam, że zawsze mamy w lodówce tylko jeden kaczub. No, no, no nie jesteśmy tak bogaci, jak chcielibyśmy być. Mhm. A wziąłeś kiedyś yy, podwójny ser w już, już przestałem jeść w Subwayu. Mm. No, po prostu te kanapki już są za drogie. <grym> to prawda. Jedynym sposobem, żebym doszedł do tak niewyobrażalnej fortuny, jest stand-up. Jeżeli by się udało, szanse są małe, ale jeżeli by się jednak miało udać, to ta książka będzie początkiem wszystkiego. Tak jak Spider-Man ma swoje Origins of Spider-Man, tak ja będę miał Origins of Piotr Szumowski. Men. Ludzie będą mogli to czytać i lepiej zrozumieć, jak narodził się rewolucyjny głos młodego pokolenia od skromnych początków do wielkich zmian. Piotr Krzymowski odkrył świat, zanim świat odkrył jego.